Hej wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem. Tym razem będzie to filmik o studiach w Anglii i na wszystkie Wasze pytania odpowiem w tym filmiku. Jeśli chcecie zaobserwować mnie na Instagramie, to tutaj macie nazwę. Zazwyczaj jeśli właśnie potrzebuję Waszej pomocy do jakiegoś filmiku, to tam właśnie proszę Was o jakieś pytanie czy coś takiego. Więc już bez dłuższego przedłużenia zaczynamy filmik. Na początek może powiem, na jakie studia chodzę i jaki kurs wybrałam. Chodzę do University of East London, UEL, tak w skrócie. Wybrałam kurs filmowy, mój kurs nazywa się po prostu film. Jest to kurs, który uczy 50% praktyki, a 50% teorii. Z czym masz największy problem na studiach? W sumie to nie wiem, bo mój kurs jest dla mnie w miarę łatwy. Jeśli już miałabym wybrać, to chyba byłoby to pisanie esejów, szczególnie z historii, bo historia to nie jest moja ulubiona rzecz, jeśli chodzi o mój kurs. Preferuję inne rzeczy właśnie na tym kursie. Pamiętam nawet pierwszy dzień, kiedy przyszłam na historię filmu i po prostu miałam taką załamkę, ponieważ pierwsza lekcja, ja kompletnie nic nie rozumiałam. Nauczyciel, który wtedy nas uczył, używał takich słów, których nawet nie znałam. Czułam się, jakby każdy wiedział, o co chodzi, a ja tam tak siedziałam, nie wiedziałam, co mam robić i wtedy jedna myśl w mojej głowie to było to, że dlaczego wybrałam ten kurs. Więc ta pierwsza lekcja historii naprawdę mnie załamała psychicznie przez parę dni, ale potem było już lepiej. Czy studia są płatne? Tak, studia w Anglii są płatne, nie są one też tanie. Teraz pytanie, na które duża ilość osób chciała znać odpowiedź, a mianowicie jest to pytanie, ile trzeba zapłacić za studia, ile kosztują, czy są drogie. A więc za jeden rok studiów w Anglii płaci się około 9250 funtów. To jest chyba taki maks w sumie, ile się płaci za rok studiów, ale jest to właśnie coś około tej liczby. Czy jeśli zna się angielski na takim troszkę wyższym poziomie, to ktoś da sobie radę? Na pewno, bo znam dużo osób, które nie mówią tak dobrze po angielsku na moim kursie, a i tak bardzo dobrze sobie radzą. Nie jest jakimś problemem naprawdę. Wiadomo, że jeśli trzeba będzie napisać jakiś esej albo zrobić prezentację, to angielski może być przeszkodą, aczkolwiek na moich studiach są ludzie, którzy pomogą Wam w tym, w sensie jeśli dacie im esej do sprawdzenia, to oni pomogą z angielskim i z jakimiś błędami. Niedługo mam GCSEs, a prawie wcale się nie uczyłam, czy one są aż tak ważne. Powiedziałabym, że są ważne ze względu na to, że jeśli aplikujecie na studia przez UCAS, taką stronkę, to tam będziecie musieli wypełnić sekcję właśnie o swoich GCSEs, jakie oceny dostaliście i potem oceny z college'u i takie tam, więc powiedziałam, że są w miarę ważne. Radziłabym postarać się, jeśli chodzi o te testy. Czy budynek z zewnątrz oraz wewnątrz jest zadbany? Tak, mój budynek, a raczej parę budynków, które należą właśnie do mojego uniwersytetu, są bardzo zadbane. Są to w miarę nowoczesne studia. Zanim zaczęłam swój kurs, miałam okazję pojechać tam i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, czy na pewno chcę podjąć decyzję, aby pójść na te studia. I tam mogłam obejrzeć budynek, klasy. Miałam też takie mini lekcje, żeby zobaczyć, jak to będzie po prostu wyglądać. I budynek mi się wtedy naprawdę spodobał, a szczególnie lokalizacja, bo budynek studiów był centralnie koło rzeki i to naprawdę pięknie wygląda. Aczkolwiek jest on także centralnie koło lotniska, więc to jest taki minus tego, ponieważ czasami jak jesteśmy na lekcjach, to bardzo słychać samoloty, które przylatują i może być to małym problemem, ale ogólnie budynek jest bardzo, bardzo ładny i nowoczesny. Czy trudno było Ci się przyzwyczaić do nowego miejsca edukacji? Dla tych, co nie wiedzą, to przed pójściem na studiach byłam w Sixth Formie, chodziłam do Sixth Formu. Jest to tak jakby takie liceum i szczerze nie zauważyłam dużej zmiany, jeśli chodzi o chodzenie do takiego Sixth Formu, a chodzenie na studia. I naprawdę nie było mi trudno się przyzwyczaić do tego, bo po jakimś tygodniu, dwóch tygodniach na studiach zauważyłam, że atmosfera, wszystko jest praktycznie takie samo, jak było w moim liceum, więc to było trochę dziwne, bo myślałam, że studia będą o wiele inne. Chodzi mi tutaj i o atmosferę, i o nauczycieli, i w jaki sposób się uczyliśmy, w jaki sposób wyglądały lekcje. To nie było tak bardzo odróżniające się od liceum w sumie. Czy studia w Anglii są łatwiejsze niż w Polsce? Słuchajcie, nie chodziłam na studia w Polsce nigdy w życiu, ale jestem pewna tego, że studia w Anglii są o wiele łatwiejsze. Nie mieliśmy za bardzo dużo pracy, to nie było dla mnie takie trudne. Może było parę momentów, w którym czegoś nie rozumiałam, czy potrzebowałam pomocy, ale studia nie powiedziałabym, że są na
jakimś wysokim poziomie, jeśli chodzi o trudność czy coś takiego. Czy trudno jest się dostać na studia w Anglii, jeśli chodzi się do szkoły w Polsce? O to też było właśnie parę pytań. U mnie na kursie, tak samo jak i na całych studiach, zauważyłam, że jest dużo osób, którzy nie są z Anglii, którzy przyjechali właśnie czy z Hiszpanii, czy z Włoch, czy z jakichkolwiek innych krajów. Nie jest trudno się dostać na angielskie studia. Trzeba mieć po prostu poprawne kwalifikacje do tego. Akurat weszłam na stronę moich studiów i tam jest właśnie oddzielna sekcja dla uczni, którzy są z innych krajów. Tam macie listę rzeczy, które potrzebujecie, żeby dostać się na takie studia. Oczywiście lepiej się skontaktować z takim uniwersytetem osobiście, żeby się czegoś dopytać czy upewnić. Ale to są takie ogólne informacje na ten temat, jakie papiery potrzebujecie i w ogóle. Ile trwają studia w UK? To zależy w sumie, ale powiedziałabym, że na oko trwają one 3 lata. Tak jest właśnie z moim kursem. To są jakieś 2, 3, 4 lata, coś takiego, jeśli właśnie chodzi o studia w UK. Czy w Anglii są kierunki, których nie ma w Polsce? Wydaje mi się, że na pewno jest parę, których nie ma w Polsce, ale nie wiem, jakie są to kierunki. Nie mam informacji na ten temat. Aczkolwiek, jeśli chcecie się dowiedzieć, to łatwo jest znaleźć jakieś angielskie studia i potem na stronie wyszukać jakiś kurs. Może znajdziecie coś interesującego, nie wiem. Czy studia w Anglii różnią się bardzo od tych w Polsce? Wydaje mi się, że bardzo się różnią. Nie znam szczegółów tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że numer jeden to w jaki sposób prowadzone są lekcje, ilość lekcji i takie rzeczy. Czy stresowała się tym, co będzie cię czekać? Na pewno. Był stres, więc zresztą jak każdy chyba, bo nie wiadomo czego się spodziewać. Jest to nowa forma edukacji, ale tak jak już mówiłam wcześniej, nie było tak dużej różnicy od mojej poprzedniej szkoły, więc teraz jest normalnie bez stresu. Trzeba się tylko do tego przyzwyczaić. Następnie jest dużo pytań o kredyt studencki, czy brałam kredyt i jak to w ogóle wygląda. W Anglii nazywa się to student finance. Są to pieniądze, które możemy pożyczyć. Możemy pożyczyć je właśnie na nasze studia albo i na życie w tym czasie, kiedy chodzimy na studia, czyli na utrzymanie się. Tak jak mówiłam, są to pieniądze, które się pożycza, więc po tym jak się kończy te studia, to trzeba pieniądze oddać, ale oddaje się te pieniądze tylko, jeśli ma się pracę po studiach, pracę, w której zarabia się ponad 25 tysięcy funtów na rok i wtedy 9% jest odbierane od waszej wypłaty. Ważne jest także to, że po 30 latach od daty, kiedy musieliście zacząć oddawać te pieniądze, wszystko potem jest anulowane i nie trzeba nic odpłacać, więc na przykład jeśli skończyliście studia i nie macie warunków, nie macie pieniędzy, żeby to zacząć oddawać, nie jesteście w stanie tego oddać w ciągu 30 lat, to potem i tak jest to anulowane i potem już się nie trzeba o to martwić. Ale to jednak 30 lat, więc dlaczego akurat poszłaś na ten kierunek? Poszłam na kierunek filmu, ponieważ od paru lat szczególnie zaczęłam się interesować filmem i nagrywaniem i edytowaniem filmików. W pewnym momencie była to jedyna rzecz, którą tak naprawdę lubiłam robić i czułam, że była to moja pasja. Lubiłam także i fotografię, i plastykę, takie rzeczy, ale jednak nagrywanie filmów i edytowanie ich to było coś, co naprawdę uwielbiałam robić. Jak wyglądają zajęcia? Przed pójściem na studiach myślałam, że będzie to wyglądać tak jak w filmach, w sensie, że będziemy mieli ten ogromny taki pokój z mega dużą ilością krzeseł i będziemy mieć takie wykłady. A potem okazało się, że jest coś takiego, ale nie jest to dla naszego kursu, więc nasze lekcje były w zwykłych klasach. Mój kurs był podzielony na trzy. Praktyka, analiza filmu i historia filmu. Praktykę oczywiście najbardziej lubiłam, bo jednak analiza i historia trochę mnie nudziły. Ale jeśli chodzi o analizę filmu i o historię filmu, to lekcje wyglądały w miarę podobnie. Zazwyczaj każda lekcja była oparta na prezentacji zrobioną przez nauczyciela. Nauczyciel zazwyczaj pokazywałby nam swoją prezentację, potem dodawał coś od siebie, zadawał nam pytania. Mieliśmy taką jakby dyskusję i mogliśmy też robić dodatki, jeśli chcieliśmy. Właśnie była to indywidualna sprawa, bo na moich lekcjach nie było tak, że nauczyciel mówił nam, że musimy pisać to, co on mówi, czy coś takiego, więc
To, czy chcieliśmy to robić, to była nasza sprawa. Ja zazwyczaj miałam notatki, bo jednak chciałam wynieść coś z tej lekcji, a też czasami często zapominam, co potem było powiedziane, więc... A jeśli chodzi jednak o te praktyczne lekcje, to miały one miejsce w innych klasach, klasach, które były szczególnie przeznaczone do filmu, czyli mieliśmy tam sprzęt do nagrywania, oświetlenie, różne lampy, kamery i tym podobne. Pamiętam, że na początku roku dostaliśmy taki challenge 48 godzin na nagranie czegoś. Randomowo byliśmy dobrani w grupy, w sumie było to w miarę fajne. Jeśli mieliśmy lekcje na temat oświetlenia czy coś takiego, to mówiono nam, żeby chodzić po kampusie, nagrać randomowe filmiki, tak jakby pobawić się ze światłem, żebyśmy mogli zobaczyć, co działa, a co nie. Dziękuję za oglądanie filmiku i do następnego. Pa, pa!